Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry. Zgadza się. Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że wasz mość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Nie ukrywam, kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż z Nazairu. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi.
Wygodne. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Przysięgam na podwiązkę jaśnie oświeconej, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia,